damage easier. To three right. To slight left, past junction, and late hairpin left, three left, tightens. Keep in, to slight right to the crest. Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam Cię na pierwszy odcinek z WRC, a raczej EA Sports WRC, czyli pierwszej gry na licencji EA Games. Poprzednio mieliśmy WRC Generations, wcześniejsze WRC 09, 11, 12, te wszystkie części były pod zupełnie inną ekipą. Tu natomiast mamy nową grę na silniku Unreal Engine. Także ja mam wersję tą próbną gry, bo EA Games nie przesłało mi tym razem swojego kodu. Możliwe dlatego, że mocno objechałem ich Need for Speeda Unbounda po ostatnich aktualizacjach. Ale zobaczmy, co mamy dostępne w tej grze i co będzie oferować. Tak naprawdę jestem nią podjarany. Rajdy to jest mój ulubiony rodzaj sportu motorsportowego. Uwielbiam rajdy po prostu, bo są najbardziej widowiskowe, tak moim zdaniem. Nawet bardziej niż F1. Ale musiałbym być kiedyś na żywo na F1, żeby chyba to faktycznie docenić. Okej, więc na początku wybieramy sobie kierowcę, musimy go jakoś nazwać. Możemy sobie tutaj wybrać jakiś predefiniowany wygląd naszej postaci i tych opcji jest tu zaledwie chyba kilka, ale nie możemy sobie predefiniować tej postaci, wiesz, zmieniać nosa, tam, włosów i tak dalej, z tego co widzę, może później w grze będzie to dostępne. Tutaj możemy sobie wybrać głos naszego pilota. Nie mamy niestety polskiego do wyboru. Możemy sobie w końcu wejść w opcję. Ustawiamy sobie wszystko na maksa. Komputer raczej powinien dać sobie z tym radę, chociaż zobaczymy. Tutaj już mamy naprawdę... No, grafika powinna być zajebista. Z tego co widziałem na gameplayach i zwiastunach, to bardzo podobało mi się oświetlenie. No i mam tylko 5 godzin na sprawdzenie gry. Mam nadzieję, że mnie przekona do tego, żeby w niej zostać. Na razie mi się podoba, gra wykryła automatycznie moje urządzenie. Nawet wykryło mi hamulec ręczny, co nie często się zdarza. Spoko. Okej, musimy przejść przez kalibrację. Cyk. Dead zone dla kierownicy. Ciekawe, czy właśnie jest tutaj ten softlock, który automatycznie ustawia kąt kierownicy. Jeśli chodzi o hamulec ręczny od Fanateka, no to tutaj niestety, ale on już jest taki... Zobaczcie. Widzicie? Jeśli pokazują się takie randomowe czasami wartości, ja tylko delikatnie ruszam tym hamulcem, to znaczy, że już ten potencjometr nabrał gdzieś tam kurzu i trzeba będzie go wyczyścić. Nie wskazuje dokładnych wartości. To nie jest wina gry, bo w Fordzie mam w ogóle w innych grach mam dokładnie to samo, nawet w sterowniku. Po prostu ten hamulec ręczny jest taki, nie polecam. No i kąt obrotu ustawiłem w sterowniku na automatyczny, a gra wzięła mi chyba pod uwagę 1080 stopni obrotu, a wolałbym mieć 540, ale to sobie jeszcze później ustawię. I nawet wykryło mój taki czerwony tutaj shifter, widzicie? To jest push-pull od Simlabu, bardzo fajny shifter, cały czas go używam w Fordzie, jak gram w tryb Fortnite. Mega, mega fajna sprawa i oczywiście przypisałem go sobie do zmiany biegów. W rajdach jest to zajebista rzecz. No i żeby dobrze wyczuć cały ten feeling z jazdy, wyłączam wszystkie wspomagacze. Time Control Braking. Says the time control braking vehicle. Braking automatically apply the vehicle brakes when entering the time control area. Ok, to jest pomoc taka, że na starcie jak sobie startujemy, to musimy mieć hamulec ręczny zaciągnięty, gaz do końca. I razem ze startem, czyli jak się tam odliczanie zacznie, to puszczamy hamulec ręczny i strzelamy samochodem do przodu, nie? Wyłączyłem sobie tutaj klacz. Znaczy sprzęgło sobie wyłączyłem całkowicie. Zastanawiam się, czy nie powinienem dać manual override. O, tutaj mamy nawet Fanateka z boku, no tak, no to musi być obsługa tych kierownic. Fajnie, fajnie widzieć. Więc mamy tutaj dostęp do oczywiście kariery, do zawodów. Moments, co to jest? Moments, life,
updated several challenges are replicating. Właśnie, bo kurde, sprawdźmy może język polski. Wiesz co, nie znalazłem możliwości ustawienia języka tutaj w grze ani w aplikacji, ile sobie tam poszukałem. Więc chyba osoby, które grają w trialu, mają tylko język angielski. Nie wiem. No ale nowością w ogóle w serii, jeśli można tak powiedzieć, w ogóle w grach rajdowych, to jest w sumie taka dosyć spora nowość, jest to, że możemy budować sobie samochody. Czyli budujemy sobie od podstaw naszą rajdówkę. Nie chcę tutaj teraz wymyślać, wiesz, i podchodzić do tego jakoś tak profesjonalnie, bo pewnie musiałbym przy tym posiedzieć dłużej, nie? No ale zobaczcie, mamy jakąś tam kasę do dyspozycji, czy to jest w ogóle nasza kasa? No nie wiem. Ale zobaczcie, mamy jakiś samochód taki, taką podstawę jakby do budowy i sobie wybieramy konkretne części, żeby do tego samochodu załadować. Bardzo fajna rzecz, nie? I przechodzimy przez kolejne etapy budowy auta. Mega mi się to podoba, bo jest to takie trochę połączenie Car Mechanic Simulator z czymś, co ma ponoć zajebistą fizykę jazdy. A jaką ma tą fizykę jazdy, to chodźmy się przekonać i zacznijmy sobie karierę. It isn't an easy thing to do as a privateer, not by a long chalk. But you've got potential, and my boss, he thinks you might just be the one to take this team to the top. It's not going to be easy, mind. In addition to putting those fancy driving skills to good use, you'll also have to help me with the running of our little outfit. Managerial stuff, budgets and the like. It might sound like a lot, but we really do believe you've got what it takes, and in this sport, you have to work hard to beat the best. So what do you say? Ready to get out to the big leagues, eh? Wow, wygląda to naprawdę dobrze. Te scenki wyglądały tak, jakby były nagrane faktycznie w grze, nie? Before we get stuck in, we need to figure out what tier of competition we're going to enter you into. This will affect the vehicle you'll be driving initially, as well as the amount of official WRC events you'll be able to compete in, and how much funding we'll have access to. So. Dobra, wybierzemy sobie WRC2. Give the team a name. Zobaczcie, mamy sobie nazwę drużyny. A mamy tutaj parę opcji personalizacji naszego logotypu, nazwy naszego teamu. Spoko, nie? Tutaj możemy sobie wybrać kształt naszego logo. Nic nadzwyczajnego, to chyba nie jest aż tak super ważne. Ważne, że coś tam możemy sobie spersonalizować i zrobić, nie? Z naszym teamem. Więc tutaj mamy rozpoczęcie naszej kampanii. Widzę, że mamy też dostęp do jakichś różnych challenge, które będziemy musieli wypełniać dla naszych sponsorów i tak dalej. Podoba mi się, przypomina mi to właśnie wcześniejsze części WRC. Ja często porównywałem WRC do Dirt Rally 2.0 i Dirt Rally 2.0 nie miał takiej fajnej fabuły, tej fajnej kariery, którą lubiłem, że tu się wszystko buduje, ten zespół, wraz jak się, wiesz, poprawiało umiejętności mechaników, to mogłeś naprawiać samochód taniej, dużo takich niuansów, które były w serii WRC do tej pory. Pod skrzydłami zupełnie innej marki. A teraz robi to Codemasters na silniku Unreal, więc to musi dobrze wyglądać. A po ustawieniach, które już teraz zrobiłem, naprawdę trzeba przyznać, że chyba ktoś wiedział, co robi przy tej grze, tak szczerze mówiąc. Okej, więc mamy tutaj dostęp do samochodów markowych, ale mieliśmy też opcję, żeby sobie samochód zbudować od podstaw. Mamy budżet, weekly Wilco budget, 650 tysięcy kredytów, okej. Taki tygodniowy budżet na samochód chciałbym mieć, nie powiem, że nie. Oglądałem sobie ostatnio film Kickstera i on chyba robił wywiad z gościem, który jeździł z Skodą Fabią, nie? Albo jakąś Skodą. I chyba wybiorę sobie właśnie Fabię RS2 Rally. RS Rally 2. Mamy 1.6 silnik, 4 cylindry, 1230 kg wagi i 300 koni mechanicznych, napęd na 4 buty, 5-biegowa sekwencyjna skrzynia biegów i turbo doładowany motor.
bierzemy. Okej, czy my już zaczynamy? Zdaje się, że to już jest grafika w grze. Ojej, muszę sobie pole widzenia zmniejszyć, bo jest zdecydowanie za szeroko. No, teraz chyba jest w porządku, ale chciałbym na przykład kamerę mieć nieco wyżej, bo wydaje mi się, że dużo zasłania ten kokpit. Trzeba przyznać tak w ogóle, że naprawdę zajebiście jest to wykonane. Te szyby tutaj, fotel, mamy różowy kostium w ogóle. O kurczę, podoba mi się. Z tego co widziałem, to samochodów nie ma tutaj dużo, nie? Ale jeśli będą wykonane tak wysokiej jakości, no to może być fajnie. Dobra, zaczynamy. No i moje pierwsze metry w EA Sports w WRC. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Widzieliście tego laga na początku? O, żeż ty! Ale lagi. O, ale dziwnie. Late, one left, 70, one left short, a late heavy right, 50, five left to crest, into six right, long, opens, and tightens, slowing, 50, one left short, into four right, into crest, 60. Right 80, slowing crest 30, water splash and right of a jump 50. O kurczę, ej, nie podobają mi się te takie zacięcia, gdy się doczytuje teren i gdy na przykład pojawiają się jakieś efekty typu woda, nie? And hairpin left, uphill 50, crest 40, slight left, to six right of crest, finish. Okej. Nie było mi trudno kontrolować samochód. Napęd na 4 koła, nie? Zrobiliśmy sobie jakiś tam czas, czy dobry, czy niedobry. Tu możemy sobie zobaczyć powtórkę, natomiast te lagi, ten start zwłaszcza taki zlagowany, to mi się nie podobało, kurde. Może powinienem jeszcze zmienić ustawienia gry czy coś, ale... Takie, wiesz, przycięcia na pół sekundy nawet, nie? Może nie, nawet tak 200 milisekund. Ale takie nieprzyjemne, no w takich grach raczej nie powinno mieć to miejsca. Spróbuję zmniejszyć ustawienia graficzne. Ale ciekawe, mogę sobie sterować replayem? Kierownicą. Okej, to jest ciekawe. Zobaczcie, skręcam sobie i daję sobie do przodu. Mogę sobie zobaczyć powtórkę tutaj. No oczywiście lepiej padem jest, ale taka ciekawostka, że możemy to robić też używając kierownicy, jeśli chcemy. O, cyk. No i tak to wygląda z zewnątrz. Graficznie. Muszę przyznać, że jest naprawdę spoko. Nie ma się do czego przyczepić. Na pewno jest jakościowy skok w stosunku do poprzednich części WRC. Jeśli chodzi o szczegółowość terenu, ciężko powiedzieć się na ten moment, nie? Bo to był dopiero jakiś tam pierwszy OS. Będziemy musieli przejechać w wielu różnych miejscach, żeby stwierdzić, czy to tak naprawdę jest ok, czy nie ok. No i na ten moment też ciężko mi jest powiedzieć coś więcej o sterowaniu. Na pewno jeżdżąc klasycznymi samochodami w Dirt Rally 2.0, no miałem dużo więcej problemu opanować furę niż tutaj teraz, jadąc sobie taką rajdówką z napędem na 4 buty. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, Hardcore Damage. Tutaj możemy sobie ustawić już konkretne rzeczy, jeśli chodzi o karierę. Może teraz się tam gra jakoś jeszcze optymalizowała czy coś, nie wiem, pobierała jakieś tekstury, czy tam ustawiała DLSS. AI Performance, na razie dajmy sobie na 50%. Hardcore Damage, to jest coś, co sobie włączałem w Dirt Rally 2.0 ze względu na to, że
O, tutaj mamy event scale. Mamy long, medium and short. Dajmy sobie short na razie, nie? Włączałem sobie te hardkorowe uszkodzenia, dlatego że zwiększało po prostu ten dreszczyk emocji, który mi się podobał, nie? Well, I guess it's time to get properly started then, eh? Okay. A few things we need to get sorted before we can enter you into your first event. O kurczę, jest ta mechanika, która mi się bardzo podobała w poprzednich częściach WRC, czyli możemy levelować swój zespół i to jest coś, co mnie, co sprawiało, że sobie często do WRC wracałem chętniej niż do Dirta Rally 2.0, gdzie było zupełnie dużo lepsze prowadzenie samochodów, dużo lepsza fizyka, ale jednak fakt tego, że mieliśmy jakiś cel tutaj do zrobienia, że musieliśmy kogoś zatrudnić, nie? Tak jak takiego szefa do mechaniki, nie? Musieliśmy sobie kogoś tam zatrudnić, kogoś musieliśmy tam ulepszyć, tak? Że są takie elementy RPG, które sprawiają, że... Okej, na razie teraz nie możemy tego wybrać. Są takie elementy RPG, które sprawiają, że jest co robić w tej grze po prostu, nie? To jest spoko. Dobra, spróbujmy sobie może jakieś zawody odpalić, bo zaraz mi się demo skończy. Te ustawienia zajmują mi dużo czasu, powiem wam. Okej, teraz mamy kalendarz. Myślę, że kariera jest taka najciekawsza w tym wszystkim. Patrzę sobie, jakie mamy tutaj mniej więcej tory, raczej miejsca, gdzie będziemy ustalać swoje czasy na OS-ach. Więc mamy Szwecję, Monte Carlo. A co to tutaj? Jakieś perki do zdobycia, spoko. Iberia, ładnie, ładnie. Dobra, jedziemy od początku. Target for the activities this week. Only one activity performed a week. Okej, kontynuujemy, spoko. I teraz możemy sobie jeszcze wziąć jakiś inny pojazd. O kurczę, ten jaki drogi? Nie no, na razie chyba nie będziemy brać takich drogich samochodów. Tutaj mamy zawody, do których będzie trzeba kupić sobie odpowiedni samochód w odpowiedniej klasie. Mamy tutaj, zdaje się, że musimy mieć jakiś samochód do Rally 4, F2 Kit Car, H2 FWD albo S1600, tak? No i teraz, żeby móc wziąć udział w tych zawodach, musimy sobie taki samochód nabyć. Ale nie przekraczając tego takiego budżetu, który mamy wyznaczony na dane auto, nie? Tam mieliśmy chyba Rally 4 i mieliśmy S1600. Kurczę, jest trochę tych klas, nie? Tak w ogóle to teraz możemy sobie przejrzeć, jakie mamy tutaj samochody do wyboru. I są klasyczne. Myślałem, że będziemy mieli same takie nowoczesne rajdówki, wiesz, hybrydy i tak dalej. Ale są klasyki, jest Audi Sports Quattro. Na razie tych samochodów jest niewiele, ale znając EA Games, one się pojawią później w różnych pakietach. Nie będę wchodził w szczegóły, ale wiecie, o co chodzi. Tak jest. Dobrze, to weźmy sobie Rally 4 może. Tutaj mamy Fiesta MK8 Rally 4. To powinno nam wystarczyć. Niski budżet, spoko. Przechodzimy sobie do kalendarzu. I teraz możemy przejść do kalendarza. I teraz możemy sobie przejść z naszym samochodem. Możemy sobie zmienić tutaj... nie możemy obracać kamery wokół samochodu, ale możemy nią tak trochę ruszać. Okay. Myślę, że na czarnym będzie najmniej widać uszkodzenia, więc taki wybierzmy. Widzicie, że tutaj jest dużo takiego ustawiania, nie? Przygotowywania się do zawodów. Bardzo mi się to podoba. Na początku jest to takie... za dużo tego, nie? Bo już byś chciał pojeździć, już byś chciał sprawdzić co i jak. A jednak musisz tu trochę się pobawić, nie? Dobra, zaczynamy. Zawody wybraliśmy tylko jednego mechanika. Conditions for the event now. It looks like we should be in for clear skies throughout, which should make for a fast and fun rally for both the drivers and the spectators. If we take a glance at the standings now, and as this is the first edition of what should be a thrilling championship, all teams are in the same points position. The question. Dobra. Więc mamy. Welcome to BOBO Rally Chile. This is one of the highest events in the calendar, and the elevation changes are massive. Wilco setup. Czy możemy już sobie coś tutaj modyfikować w tym samochodzie? Tuning, zobaczcie.
Tak, możemy sobie parę rzeczy tutaj porobić. Zobacz, o kurde, jest sporo tych ustawień i są one, zobaczcie, w kategoriach, nie? Czyli ustawienia zawieszenia, hamulce, dyferencjały. Spoko, nie? Mamy tutaj jakieś już preustawienia do tego wszystkiego. Możemy sobie skrócić biegi lub wydłużyć. Ja sobie chyba skrócę. Trochę, nie za dużo. Chociaż ja jeszcze nie jeździłem tym samochodem, także no nie wiem. Ach, dobra, startujmy po prostu. Coś tam, o, nie przeczytałem komunikatu. Opony się takie kwadratowe wydają, nie? Znaczy, są okrągłe, ale... Dziwnie to wygląda, okej. Dobra, może takie są rajdy, a ja się nie znam. Dobra, let's go. Gotowi? Start right of a crest. O, co tu się... Good luck. Chyba tak jest dobrze. 5, 4, 3, 2, 1. Into right of a crest. Uuu, źle wystartowałem. Into left of a crest. And turn one right. Tightens, square right. Keep in to four left, 90. Widzicie, takie przy uderzeniu są takie drobne lagi, nie? W obrazie. Into three right, long tightens, pass junction. Into three left of a crest, 80. Tak jakby grali człowieka czy coś. O, nic nie widzę. Late, square right, half long, and six left. Uuuu, wypadłem. I takie mam też wrażenie, że kierownica porusza się z mocnym opóźnieniem, zobaczcie, nie? Bez sensu. Titans 3, long. Into crest. Into 3, right. Delay 2 left, over crest. And 2 right, 40. Slide left. Wiesz, ruchy tej kierownicy są zsynchronizowane z moją, ale... Tak porusza się ta kierka z opóźnieniem. Może to jest kwestia jakichś tam ustawień czy coś. 80. Late, one right and left of a crest. To three left, half long. Ooh. Into crest. And three right. When late, hairpin left. 30. Ojej. I też mam takie odczucie. W sumie muszę to sprawdzić jeszcze w ustawieniach sterownicy. Ta kura przy okazji wygląda z zewnątrz, jazda. Jak w GTA. O, zmniejszyłem sobie ten efekt damper w sterowniku i znacznie więcej teraz czuję rzeczy na kierownicy. Więc podejrzewam, że pierwsze 5 godzin z grą w tym trialu to będzie w ogóle... to będą same ustawienia. O, ta kamera jest znacznie lepsza od tej z kokpitu. Na kokpicie mało widać i ten kokpit taki się wydaje nieruchomy, nie? Przyspawany jakby. O kurde, tu nawrotka! Shit. Będę musiał powtórzyć. Tak staram się ogarnąć, nie? Co tutaj się w ogóle dzieje? Zobaczcie, zostawiamy jakieś ślady za samochodem. Nawet całkiem ładnie to wygląda, trzeba przyznać, nie? Tutaj mamy jakichś ludzi na poboczu, flaga wygląda sztucznie. Ale ludzie wyglądają ładnie. I oczywiście oświetlenie jest zajebiste, nawet widziałem już takie gameplaye z jazdy nocnej. I one wyglądają naprawdę super. No, będę musiał ten OS sobie na pewno powtórzyć. Musiałem przy okazji wyjść sobie do Windowsa, poustawiać kierę. No ale takie są początki z każdą grą wyścigową, jeśli gra się na jakimś niestandardowym kontrolerze.
Make 5 left, 3 left, hard slide right, opens up a crest, hard left of the jump, slowing, 50, 2 left, 30, 3 right short, into 3 left of a crest, half hop, into 3 right, long tightens, pass junction, into 3 left of a crest, 80, square right, half long, and 6 left. Tightens 3, long. Into crest. Into 3 right. Into 8, 2 left, over crest. And 2 right, 40. Slide left, into early 6 right, for crest, 100. Neat, 5 left of the crest, 30, left of the crest, slowing, 80. Late, 1 right, and left of the crest, into 3 left, half long. Into crest. And 3 right, and late, hairpin left. 30, 6 right, into 1 left. And 1 right. Into slight left. Into 6 right. Half long. And crest. And late 4 left. Through dip, caution and sick. And late 5 left. Over crest. 30. Crest. And 5 right. 40. 4 left of crest. And 3 right. And late 4 left. Tightens of a crest. 40. Oh. Slowing into crest, 50, hairpin right. 40. 2 left sharp, 30. 1 left, 40. Turn, hairpin right. 70. Kurde, to chyba... Nie wychodzi mi tutaj to wejście na wrotki. Muszę dłużej trzymać ten ręczny, ale powiem wam, nie dam rady komentować jednocześnie i skupiać się na komunikatach pilota. Naprawdę trzeba się w 100% skupić na jeździe. Pobocze fajne. Slowing 5 left into 3 right. O kurde, ale czad. 3 left, 30. 5 right, half long. And right of a crest. And 4 right sharp. And 2 left short. And 5 right to 4 left short, 30. 4 right to 4 left of a crest. Tightens 3, long. Over 6, long. And left over big crest. To slight right, 50. 6 left, 120. Finish, and 6 left to stop. Czekaj, to z czerwonej dopiero, tak? Okay. Chyba tak. Ja się na żółtych przyhamowałem, no ale wszystko jedno. Ej, gdzie jest ten Marshall? Obok, czekaj.
Nie widziałem. Zawsze w tych grach rajdowych na początku, na końcu stoi typek z jakimś takim znakiem, że mamy się tam zatrzymać. Tutaj chyba dostanę za to karę, że się nie zatrzymałem tam, gdzie trzeba. No i tak, udało mi się ukończyć na pierwszej pozycji, ale powiem wam, że jechało się łatwo tą klasą samochodu. Na pewno nie czułem takiego poziomu trudności jak w Dirt Rally 2.0 tutaj. No, strasznie ciężko było mi jednocześnie komentować to, co się dzieje i jednocześnie dobrze jeździć, bo trzeba naprawdę słuchać komentarza naszego pilota, nie? To jest bardzo ważne. Więc najlepiej zobaczyć sobie teraz powtórkę. Dopiero gdzieś tak w połowie tego S-u skapnąłem się, że mamy do czynienia z samochodem z napędem naprzód. I no, nie spojrzałem jakoś wcześniej. Jakoś przejmowałem się strasznie tym teamem, żeby dobrze to ustawić. Oj, na przykład tutaj chodziłem w zakręt sobie, nie? Chciałem sobie zakręcić dupą, nie? A tutaj samochód pojechał do przodu. Tak, bo mamy napęd na przód, więc ta dupa w ogóle nie chciała lecieć i zaciąganie ręcznego no, nie kończyło się tak, jakbym sobie tego życzył. No i tak wyglądał mój OS. Tutaj możemy jeszcze kawałek przewinąć do przodu, ale chyba tylko niestety kierownicą mogę przewijać. Śmieszne to jest, ale no poniekąd fajne, tak jak ktoś może nie ma przy sobie kontrolera jakiegoś czy coś. Ej, podobał mi się ten przejazd, ale póki co jest bardzo łatwo w stosunku do Delta Rally 2.0. Chodźmy sobie dalej. Tak, właśnie dostałem informację, że samochód nie jest mocno uszkodzony i nie powinienem się przejmować naprawami i wszystko uda się naprawić podczas tego postoju. Tutaj możemy zobaczyć sobie nasze uszkodzenia, więc głównie uszkodziłem karoserię. No to jest na razie bardzo niska klasa samochodu, te samochody są wolne, więc jesteśmy w stanie dość dobrze opanować ten pojazd. Możemy sobie jeszcze dostosować tuning, ale w sumie jeździło mi się nim całkiem nieźle. Chyba trochę biegi były za krótkie jednak. Ustawmy sobie tak. I... Not saving the tuning. Ok, zaraz zapiszemy. Tutaj możemy sobie jeszcze twardość zawieszenia. Za krótko gram jeszcze, żeby tutaj cokolwiek ustawiać, nie? Tak na razie jestem w stanie zapisać sobie tylko ten... tą skrzynię biegów i tyle. Dobra, tak naprawdę prawdziwy rajd zacznie się... Okej, czekaj, jeszcze tutaj muszę coś naprawiać. W porządku. Replace part. 5 minut, dajmy sobie quick fix. Starczy nam, nie? Tak naprawdę te rajdy zaczną się, jak zaczniemy ścigać się z samochodami z napędem na 4 koła i z napędem na tył, nie? Czyli już takie mocniejsze furki. Teraz czeka nas OS nocny. Chciałbym wam pokazać tą grę z widoku z trzeciej osoby, no bo wtedy więcej widać, jest tak ciekawiej, nie? Dla widza, ale w tej grze mega ciężko się kontroluje samochód, jeśli jeździ się na tej kamerze zewnętrznej. Więc tutaj mamy kamery zewnętrzne, możemy sobie... O, możemy sobie kamera shake ustawić, czyli będzie nam mocniej trzęsło. Dajmy sobie zewnętrzne kamery, to chyba... Aha, tutaj jest napisane bumper, bonnet, close chase, chase 4. Dajmy sobie na maksa, no może nie na maksa, ale dajmy tak na 90 czegoś, to chyba stopnie są, tak? Dajmy sobie na 90 stopni. No i w środku ta kamera z kokpitu mi się nie podobała, bo chyba była za nisko. A tutaj nie mamy opcji ustawienia sobie, żeby ta kamera była wyżej. Przynajmniej dla tego samochodu i tam wcześniejszego, nie? Dobra, i zobaczmy. Okej, trochę nam się poszerzyło pole widzenia. Chodzi mi tutaj o to, żebyście też zwrócili uwagę na, zobaczcie, refleksy, na masę i na oświetlenie wszystkiego, co jest przed nami. Nie będę w stanie z wami chyba rozmawiać podczas tego odcinka, bo będzie oczywiście ciemniej i trudniej, ale spróbuję. Gotowi? Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, go. Crest. And 4 left. Into 4 right. Into right of a crest. Into 3 left. Into 5 right. 40. On crest. 40. Slowing. 4 left of a crest. Tightens. Into turn
square right through gate into three left. Oh shit. Six right, half long, sloping 30. Turn square left and right to the crest 50. Six left to the crest. To four right. Into five left. Into right of the crest. Into slight left. Into one right short. Into four left. Into turn. Two right. Into crest. And three right. Into three left. Tightens. Keep in. To slight right of the crest. Four left short. 40. Slight right of the crest. And left of a jump. Slowing. 100. Oh, jakaś kopa. Two left. Tightens. And six left. Tightens. Into six right of the crest. Into six left short. Slowing. 150. Three left. 30. Turn. One left. And leap three right. To slight left. To sudden two right. Half long. And two left. Half long. Opens. And one right to the crest. Three right. Very long. Opens and tightens. And one left. Into left of the crest. 40. Three right. Half long. Tightens. To four left. Into slight right. Into four left. Tightens. And slight left of the crest. 30. Four right. Tightens. Three. Half long. Tightens. Into two left. Long. 40. Square right. Half long. And three left. Half long. Tightens. Into four right. Into crest, sudden one left, half long, 40. One right, tightens, 30, four left short. And five left, tightens of a crest, 40. Crest, to four right, four left short, into six right. And three left, to four right. Two left, don't cut, into four right, opens, 40. Caution, two right short, post outside, 40, four right. Four left of the crest, don't cut, into five right. Into five left of the crest, into six right, slowing, and open hip in left. 50. Three right short, into two left short, into two right, into three left sharp, and right of the crest, into slight left, to six right of the jump, 30, five left short, into crest, into three right short, into five left, half long, and hairpin right, don't cut, into left of the crest. To slight right to crest, half long, and three right, keep in, leap two left. Oh, za późno powiedział keep in. And three right. Nie wiem, czy coś tam z kołem się nie stało. Four left to the crest, into five right, into three left, opens, into one right. Ale trzeba przyznać, że to oświetlenie naprawdę zajebiście działa tutaj. Widzicie na przykład takie mamy szczyty jakichś wzniesień, no nie? To za tym wzniesieniem nie widać tego oświetlenia, jakby wam to powiedzieć. No po prostu jest ciemno, nie? I widzicie teraz jak skręcam i że gdzieś tam na poboczach czy gdzieś dalej, tam gdzie nie sięga, wiesz, to oświetlenie, to jest po prostu ciemno i to jest zajebiste. Finish, twisty to stop. Okay, that's a 6:52. Dobra, gdzie ten marszał jest? Gdzie on, kuźwa? Szukam go! O kurde, tak daleko trzeba jechać? Ja pierniczę!
Myślałem, że to gdzieś zaraz, wiesz, przy mecie będzie. No, trzeba przyznać, że chyba nic nie rozwaliłem, a wziąłem sobie te uszkodzenia hardkorowe, nie? Gdybyśmy w dercie Rally 2.0 tak przywalili, jak ja tam przywaliłem, no to podejrzewam, że odleciałoby nam pół samochodu. I tak, i porównując do derta Rally 2.0, to tutaj jest nieporównywalnie łatwiej. No, czy to jest samochód z napędem naprzód, tak? Tu jest jeszcze mi bardzo łatwo. Dlatego ciężko mi tutaj się jeszcze wypowiedzieć. No i ustawiłem sobie poziom trudności tych przeciwników na 5, na 50 tam chyba. Nie, na połowę, nie? Tam było jakoś piątka chyba. Więc to na razie ciężko jest powiedzieć cokolwiek, jak to będzie dalej wyglądać tak naprawdę. Chciałbym sobie zobaczyć. Ej, patrzcie, światło mam wyłączone teraz na replayu. O, teraz się włączył. Aha, dobra, bo jak mamy przyspieszony czas, to są światła wyłączone. Ale zwróćcie uwagę, no graficznie niby nic, nie? Bo to nie jest taka cukierkowa gra jak, wiesz, Forza Horizon, seria Forza. Tylko to jest taka gra bardziej realistyczna, tutaj się bardziej skupia na tym, żeby dobrze samochód prowadzić, dobrze nim jeździć, nie? Nie tak jak ja, o, tutaj na przykład, tak? Ale trzeba przyznać, że ten silnik Unreal Engine robi tutaj roboty, jeśli chodzi o samo oświetlenie, natomiast jeśli chodzi o faunę, to też chyba wygląda w porządku, nie? Te tekstury tutaj, drogi, te drzewa gdzieś tam po bokach, tak? Będzie trzeba zobaczyć jeszcze więcej tych miejsc, w których będziemy się zmagać, żeby tak naprawdę coś więcej o tym powiedzieć. Na obecną chwilę też, jeśli gracie na kierownicy, bo ja tylko na kierownicy teraz gram, bo to są moje pierwsze wrażenia, więc chyba wypada było grać na kierownicy, nie? Ale na padzie nie mam pojęcia, jak się jeździ, więc to musicie sobie sami sprawdzić. A możecie to zrobić sobie, tak jak ja, kupując tego dostęp do tego triala za 14 zł. Możecie sobie sprawdzić, jak się jeździ. Natomiast na kierownicy mam wrażenie, że brakuje tutaj wielu efektów, które były w Dirt Rally 2.0, chociażby. Może to jest kwestia tego konkretnie miejsca, nie? Jazdy po szutrze i tak dalej. Więcej będzie się pewnie czuć na asfalcie, gdzie samochód jest bardziej przyspawany, wiesz, do tej drogi, nie? Tutaj jest... jak na razie było tak bardzo luźno, tak czułem, że kierownica sama się tylko centruje, a te efekty takie, gdzieś jak jechałem po jakichś nierównościach tym samochodem, czy gdzieś na jakimś spadzie, czy nawet same efekty uderzenia, to miałem wrażenie, że tego po prostu tutaj nie było. I może jeszcze kwestia tych ustawień kierownicy czy czegoś, ale takie mam odczucia, że czegoś mi tu brakuje w tym force feedbacku. Powinien być bardziej szczegółowy na obecną chwilę, nie? Dobra, kończymy sobie te zawody. Tu jest masa rzeczy, na które trzeba zwracać uwagi. Widzicie, że zanim przeszedłem do samych rajdów, to musiałem przejść przez szereg różnych samouczków, szereg różnych opcji, ustawień i rzeczy, które mamy tutaj do zrobienia z naszym zespołem i samochodem, prawda? Więc to nie jest tak, że od razu wbijamy sobie gdzieś tam, nie? I jedziemy jak w dercie Rally 2.0. Ale chyba brakuje mi właśnie tego force feedbacku? Nie wiem. Wiesz, w dercie Rally 2.0 też te tory były takie nierówne, nie? Tutaj ta nawierzchnia jest taka idealnie równa, szuterkowata, fajna, nie? Można dużo tym samochodem sobie zrobić, masz na to miejsce, natomiast tam było tak, że na środku drogi miałeś na przykład taki garb i musiałeś uważać, żeby nie zjechać na prawą stronę drogi albo na lewą stronę drogi, bo samochód cały czas ci rzucało między tą lewą a prawą stroną. To też zależy od kraju, w jakim się zmagałeś, nie? No ale... Ciekawie. Nie jestem jakoś mocno zachwycony tą grą póki co, ale zobaczymy. Na pewno spędzę w niej więcej czasu później. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.